O, ależ walnięcie, co my mamy tu teraz? Ależ walnęło, to już nie okom. Witam serdecznie. Ponownie, jak zwykle, na moim kanale wędkarskim Rzeki Podlasia. W nocy trochę popadało. Temperatura spadła, chociaż i tak jest ciepło, ale przez ten deszczyk troszkę się ochłodziło, niedużo. No i zachmurzenie, nie wiem na jak długo. No i trzeba co? Wykorzystać taki dzień. Może tego piekielnego upału dzisiaj nie będzie. Przyjechałem nad rzekę Narew. O, tam już się coś chlapnęło, dobry znak. Nad rzekę Narew przyjechałem. W nowe miejsce. Tutaj sobie trochę wydeptałem. Te trawy, które są tam w wodzie, wygrabiłem. I zrobiłem sobie taką miejscówkę do zrzucenia pontonu. Nie łowiłem tutaj jeszcze. Aż tak daleko nie zapuściłem się. No i planuję w tamtą stronę popłynąć z 2 km. I spróbować złowić coś na woblerka. Ostatnio fajne wyniki zaliczyłem. Też tutaj, w tym miejscu, tylko że ojojoj, parę kilometrów w górę rzeki. Tam pływałem. A dzisiaj jestem parę kilometrów niżej. No i chcę właśnie 1,5–2 km popłynąć w górę rzeki. Spłynąć aż 1,5–2 km tam. O ile wytrzymam, bo jeżeli te piekielne słońce wylezie o 10, 11, no to nie wiem, czy dam radę już tutaj łowić. Ale zobaczymy. Na razie jest fajne zachmurzenie i oby takie pozostało. Dobrze. Nie przedłużam. Mam nadzieję, że po dzisiejszym deszczu jakieś fajne ryby powinny tego woblerka mojego podskubywać. Mam dwa woblerki płytko schodzące i dzisiaj no postaram się połowić na ten drugi. Zobaczymy, czy na ten drugi jakieś efekty będą. One są takie same, tylko że po prostu w innym kolorze. Dobrze, jak zwykle, o ile wyjdzie materiał, zapraszam do oglądania, a tymczasem zapraszam wszystkich na pokład i grzejemy w górę rzeki na pierwszą miejscówkę. Płyniemy. Na razie. Witam ponownie już z nad pierwszej miejscówki. Stąd zacznę łowić. Przepłynąłem, tak jak mówiłem, z 1,5–2 km. No i co? Dzisiaj taki sam woblerek jak ostatnim razem, tylko że troszeczkę w innym kolorze. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie, czy nie. Przekonamy się niebawem. Dobra, pierwszy rzut kontrolny. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie dzień. Mam. Jest pierwsza rybka na dobry początek. Taki to nie za duży okonek się zameldował. Ale na zachętę już coś jest.
oby więcej i oby większe. Jest kolejny. O, ten może będzie troszeczkę większy na pewno. Zaraz zobaczymy. Jest większy. Drugi z tego miejsca, ok. Siedzi. O, ten będzie też fajniejszy. Fajne, agresywne branie było. Fajniejszy okonek od razu. Chodź tu, się wypiął. Uciekaj. Jest. To będzie fajniejszy okonek. Patrzcie. Spoko rybka. O, taka. Jest, ale branie ładne było. To będzie fajny okoń. Wcześniej puknął się, nie wciął. A teraz opatrzcie. To już fajna rybka. Oj, spokojnie, spokojnie, kolega. To już fajny okonek. Jest. O, jakiś większy okonek. Się uczepił. No, sportowa wersja. Wymiar był. Jest. O, fajnie grzmotnął. No i fajny okonek. Jest, ale łupnął.
Fajny będzie. Przyzwoity okoń. Chodź tu. Już uciekł do wody. Popłynął do swoich kumpli. Jest, ten tu już fajnie przyfasolił, czyli kilka tam stoi, jakieś statko. Sportowa wersja. O, ależ walnięcie, co my mamy tu teraz? Ależ walnęło, to już nie okoń. Może być kleń. O ile się nie wypnie. Zależy jak zapięty. Chociaż zobaczyć tą rybę, wiecie? To chyba duży jaś. Widziałem coś widziałem. I to coś dużego jest. Co to jest? Nie no, ludzie, jak ja to wyjmę, to będzie po prostu nie wiem, czy to nie jest olbrzymi lin. Chodź tutaj z nurtu tego, uciekaj. Trzeba go trochę pomęczyć. Żeby mi się nie wypiął, bo chyba jest dosyć delikatnie zapięty. Ale duży jaki. Wiecie co? O masakra! Ale przyłów! Ale przyłów! Poczekajcie, wytrę kamerkę tylko, bo mi się zachlapała. Mam. Dobra, widać. Patrzcie, co tu ma. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle. Dobra, jakieś szczypce muszę wyjąć. O, ja nie mogę. Toż to ma.
kamerkę trochę podniosę. Nie wiem ile to ma, ale piękne linisko na woblerka, ale muszę jemu zdjęcie tylko zrobić i zaraz go wypuszczę. Ale przyłów. Dobra. Popatrzcie jeszcze raz. No i dobra. Rybek nie zabieramy. Popłynął. Cały i zdrowy. Ale mam banana na twarzy. Z radości. Ale jakie branie było. No nie no. Lina na robaka się chyba łowi. Nie wiem, na inne przynęty, ale nie na spinning, na taki woblerek. No po prostu to jest chyba tak jak w totolotka wygrać. Dobra. Emocje już trochę opadły. Nic tu po mnie. Zrobił tutaj niezłego zamieszania. Płynę niżej. Kawałek niżej. I łowimy dalej. Ale piękna ryba mi się trafiła. To było. Jest, ale branie. Chodź tu. Gdzie mi tam brzeg? Fajny okoń. Był. Ajajajajaj, fajny okoń był. Tak mi się wydaje, że to był okoń. Wypiął się. Niestety. Nie ma lekko. Jest. No ten mniejszy będzie od tamtego, który się zerwał. No taki. Jest. Brał na kilka razy. Jakiś fajniejszy. O, proszę was. Fajny okoń. Ze trzy razy pukał. Spokojnie. O. Jest.
No taki. Jegomość. Jest. Jaki fajny okoniasty. Do wody. Jest. O. Większa rybka, pewnie większy okonek. Gdzie on mi tutaj? Jest większy. O taki. Jest, ale ładnie puknął i większy będzie. Jest fajny okonek. O, proszę bardzo. Ależ tutaj branie miałem przy samym pontonie. Też fajny. Przy samym pontonie 2 metry, 1,5 metra od pontonu. Mam. Ładne branie było. Fajniejszy okonek się uczepił. Proszę bardzo. Może jeszcze jeden z tego miejsca się trafi.
Jest. O, ten będzie fajniejszy już. Proszę bardzo. Jest fajny okoń. Starczy na dzisiaj tego dłubania. Będzie z tego jakiś materiał. Jadę do domu, coś zmontuję. Może dzisiaj wieczorem uda się to wrzucić. Nowa miejscówka dała trochę fajnych okoni i dała niesamowitego bonusika. No, szczupaka bym się spodziewał, klenia, jazia, ale takiego lina na spinning, na woblerek, no to w życiu bym się nie spodziewał. To tak jak wygrać w totolotka. No ale dzięki temu linowi myślę, że fajny filmik wyjdzie. Jestem już przy samochodzie właśnie. Będę się pakował, a Was standardowo zapraszam do oglądania. Jeżeli komuś się spodoba ta moja wyprawa, to oczywiście do subików zachęcam, jak zwykle. Subikami się nakręcam. Nowy woblerek się sprawdził. Myślę, że będę częściej do niego zaglądał. No i na pewno tutaj już jeszcze nie raz wrócę, bo podoba mi się ta rzeka. Płytko i fajnie na woblerek można sobie połowić. Dobra, to tyle. Do usłyszenia następnym razem. Gdzieś na fajnym odcinku rzeki Narew albo rzeki Biebrzy. Hej!